Słuchajcie, trwa ogólnopolska dyskusja na temat przewag Marka Papszuna nad Michałem Probierzem i my z racji tego postanowiliśmy dać pewien głos w tej dyskusji. Komu chcemy dać ten głos? Tak, jest takie popularne hasło w internecie, choose your fighter, więc możecie wybrać wy nie swojego fightera, a swojego trenera. Także dajcie znaka, który z tych szkoleniowców was bardziej przekonuje, bazując na tym, co powiedzieli obaj w futraku. W 2018 roku mówił pan, że praca selekcjonera nie jest absolutnie dla niego, że on woli, że pan woli raczej tak w treningu na co dzień coś się poprawiać, a nie jeździć, pić kawkę i oglądać piłkarzy z boku. Teraz rozumiemy, że to się zmienia. I dlaczego? Co się zmieniło, że nagle Michał Probierz po 3-4 latach stwierdził, że to jest moment, żeby spróbować swoich sił jako selekcjoner reprezentacji U21? Jest taki moment, który każdy szuka nowych wezwań. No, tu jest, była sytuacja, że z prezesem Kuleszą się spotkaliśmy tam 3 razy i tak porozmawialiśmy o tym. Prezes Kulesza mnie bardzo dobrze zna i wie, że generalnie rano, wieczór, we dnie, w nocy do mnie zawsze można było zadzwonić i wiedział, że o piłce zawsze mogę rozmawiać i mogę o zawodnikach, bo akurat często lubię wieczory, ale wieczorami tak bardziej jestem taka sowa. I mnie przekazał do tego, że to jest dobre, może być dobre dla mojej kariery, jeżeli chodzi o trenerskie, że po prostu taki okres trochę innej pracy. I jest to rzeczywiście zupełnie coś innego, bo ta inspiracja, o której nawet pan mówił na początku, ona musi już być inna, bo to jest zupełnie coś teraz, zupełnie coś innego i sam muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie to. Czyli będzie mniej dośrodkowań na przykład, jeżeli chodzi o styl gry, czy nie, to się nie zmieni? Nie, dokoptował zawodników takich, że grają do gry oskrzydlających i to jest, ja na przykład jak się patrzy, no to jest wiele, wiele takich zespołów, które tak grają i dążą do tego, no tu jest później właśnie ten punkt. I to jest, wracając do tych wszystkich całych tych dywagacji, o których rozmawialiśmy, rzeczywiście jak Krzysiek Piątek był, to funkcjonowało to wtedy rewelacyjnie, ale my też akurat dośrodkowania też zaliczamy później stałe fragmenty gry, no to myśmy byli jak zespołem jednym z lepszych, który te stałe fragmenty miał, a sama praca w kadrze, nawet w kadrze, jak popatrzyłem na ten rocznik, który teraz jest, to są rzeczywiście, może być kilku zawodników, którzy mogą być na bardzo dobrym poziomie i mam nadzieję, że to się uda zrobić. Ja nie miałem jakiegoś takiego jednego autorytetu. Ja starałem się zawsze wyciągać z każdego miejsca, gdzie byłem, czy widziałem, tak, to jak najwięcej. Dużo... Jak pan był w okręgówce, to pana koledzy mówili, że włoskie 4-4-2 to było analizowane na wszystkie sposoby, tak? To te pierwsze, rzeczywiście, Arrigo Sacchi, te pierwsze kaseta, no to była przerobiona wielokrotnie też zawodnikami. Na tym się uczyłem, ale wracając do tego, to nawet tak, będąc w takiej okręgówce, ja już jeździłem na mecze, nagrywałem gdzieś tam, to też można było już z innych drużyn coś tam wziąć, coś jednego nawet, tak? Czy w rozgrzewce. Dużo, na przykład ja uwielbiałem biografię trenerów czytać, zaznaczałem sobie te sekwencje różne dotyczące mentalnego przygotowania, treningu też jakichś stawek, odpraw, bo tam niektóre książki naprawdę Guardioli, już nie pamiętam tytułów, ale niekiedy sobie zerkam na te wersy zaznaczone, nie? To zawsze to duża taka inspiracja, bo jak oni to robią, jak co tam się dzieje w tej szatni, nie? To mnie zawsze tak ciekawiło, żeby ten swój warsztat jakiś wypracować i pójść taką własną drogą, ale nie miałem takiej jednej inspiracji jakiegoś trenera polskiego czy nawet zagranicznego. Nie zgodzę się z wieloma takimi rzeczami, że myśmy byli przewidywalni, że myśmy byli, bo myśmy tak potrafili bardzo płynnie przechodzić z gry z systemu na system. Bardzo często zmienialiśmy, bo mogliśmy zaczynać 4-1-4-1, przechodzimy na 4-2-3-1. Momentami potrafiliśmy przejść na 3-4-3, także to płynnie robiliśmy, także to czasami tym samym składem i to trenowaliśmy regularnie. Pan dawał sygnał wtedy, czy drużyna wiedziała, kiedy mamy? Jak powiedziałem, to już wiedzieli, to już jeden, dwóch zawodników wiedziało, że ten. Przygotowaliśmy się tak samo wieloma elementami do gry w przewadze, do gry w niedowadze. Także tu my mieliśmy na przykład też przygotowane wiele, wiele form takich i pressingu i my bardzo często graliśmy pressingiem. To było później takie, wiadomo, że to jest już później kwestia nastawienia. Jeżeli tak patrzysz, to później już patrzysz, to już nigdy nie dostrzeżesz tego, co było dobre. No, na przykład graliśmy na Lechii, przegraliśmy 3-0.
A do przerwy mieliśmy mega i zrobiliśmy jedną akcję, 37 podań i z linii wybił ślizgiem bramki. Gdyby z tego padła bramka, to by powiedzieli, że padła bramka, ale nikt by nie zachwycaliby się, bo to przecież Krakowia to by się nie zachwycali. Krakowia probierza, bo to jest ważne. Tak, i to jest, ale tu nie ma, ja często wiem, że jestem ofiarą tych wszystkich swoich takich różnych, tego, że nie mówię to, co myślę, a nie jest tak, że ostatnio nawet przeczytałem taki fajny cytat kogoś, że nigdy nie miałem problemów, jak czegoś nie powiedziałem, czegoś nie podpisałem i czegoś nie załatwiłem, a przeciwnie zawsze. No i to tak często jest. Po prostu różne są metody. No, ja mam taką, żeby być powtarzalnym, żeby właśnie zawodnicy działali z automatu, inni trenerzy zmieniają, prawda, ustawiają się pod przeciwnika. To też jest element zaskoczenia, nie? I na pewno nam się trudniej przygotować do takiego spotkania. Więc... A to są specyficzne środki treningowe, czy po prostu to chodzi o tę przestrzeń czasową, na której to się robi, że to się tak człowiekowi utrwali, że już nie musi o tym myśleć. Przede wszystkim strategia, czyli model gry jest sztywny, w sensie takim sztywny, no, szczegółowy może. My go gdzieś tam trochę modyfikujemy, rozwijamy, no wiadomo, dostosowując też do możliwości zawodników, uważamy, że to coraz lepszych graczy też mamy i właśnie te działania z piłką chcemy poprawić. Zdajemy sobie sprawę, nie jest źle. Że jesteśmy... No, jesteśmy bardzo dobrzy bez piłki, no. Tak, taka jest prawda i będziemy chcieli iść w stronę rozwoju tych działań z piłką, nie zaniedbując oczywiście tego, o czym powiedzieliśmy, bo to dla mnie jest fundament. Chłopaki wiedzą o tym dobrze, że to jest fundament, że w obronie wszyscy muszą być zaangażowani, zdyscyplinowani, rozumieć swoje role, ale nie tylko, rozumieć też rolę partnerów, bo jak zarotujemy, zmienimy, musimy się w pewnych sytuacjach też odnaleźć na innych pozycjach i to na pewno jest wymagające, nie? Bo trzeba powiedzieć, że te działania bez piłki, one są też inne niż w wielu zespołach, no bo też nie powiem nic odkrywczego, że my bronimy strefą, nie bronimy jeden na jeden, więc trzeba cały czas myśleć, nie? Nie możesz biegać tak, że masz jednego i biegasz z nim wszędzie, gdzie on biega i to jest proste. Dlatego ten proces myślowy, analityczny jest wymagany u zawodników i to jest też nietypowe, bo może nietypowe, no to jest wymagające bardziej niż to, żeby oni byli w innych środowiskach, że to było dużo prostsze. I to pana najbardziej irytuje na boisku, kiedy pan widzi, że dany zawodnik nie poszedł w to miejsce, w które powinien pójść? Irytuje może nie, no ale na pewno to wskazuje i to musi poprawić, żeby w zespole funkcjonować, bo to są zachowania, że tak powiem, które są nienegocjowalne. Nie? No właśnie, albo to... I to musisz robić, to jest po prostu, z tym nie dyskutujemy. No właśnie, bo to jest ciekawe, bo Grzesiek Krychowiak nam opowiadał o pracy Unai Emery'ego i powiedział, że jego największą siłą było to, że ty wiedziałeś, że musisz tam pobiec i jeśli tego nie zrobisz, to na odprawie przedmeczowej będziesz wytknięty palcem, więc budziła się w tobie dodatkowa motywacja, żeby to zrobić. Pan wytyka palcem przy wszystkich i mówi, tutaj... Mi się źle zachowało. Ale tak robię, ale nie w takim kontekście, żeby kogoś tam upokorzyć czy uderzyć w niego, tylko chłopaki wiedzą, że to jest przekaz do wszystkich, nie? Że tak jak następnym razem to możesz być ty. Tak jest, tak jak powiedzieliśmy, że z pewnymi zachowaniami się nie dyskutuje, to musimy zrobić i mało tego. Zawodnicy już sami od siebie tego wymagają, nie? I oni wiedzą, że ty masz tam być, ty masz to zrobić, nie? Że nie jako trener już ja tego wymagam, tylko oni wzajemnie od siebie wymagają z prostej przyczyny, bo wiedzą, że to jest skuteczne, nie? Bo to jest też proste, nie? Zawodnicy robią to, co im przynosi efekty. I czyli tak, no jeżeli to jest skuteczne, wybronimy się, strzelamy bramkę, wygrywamy, nie? Jeżeli wygrywamy mecz, no to są punkty w tabeli, czy awansujemy w pucharze, jest premia, zarabiamy, jeżeli jesteśmy wyżej, on gra lepiej, rozwija się, ma lepszy kontrakt i tak dalej. My oceniamy grę, nie wynik, nie sukces zawsze na odprawie, ja oceniam, nie? Odwrotnie niż kibice i media. Tak jest, więc na przykład... Po wygranym meczu ocena meczu może być niższa niż po przegranym teraz z Zagłębiem, nie? Na przykład. Bo
oczywiście często jest korelacja, no ale trudno w takim meczu też, gdzie, tak jak już do tych okazji się odwołam, że mamy te 9 okazji, przeciwnik potencjalnie ma 3, no to już to mówi dużo, że gdzieś tam no, nie byliśmy słabi w tym meczu, tylko no, po prostu też często nieskuteczni. Takie znamienne, no może nie do końca, bo jednak mimo wszystko może za dużo nie jadłem, nie grałem w tej Bundeslidze, jadłem więcej obiadów niż tam grałem, ale też już się przyzwyczaiłem do bycia trenerem, bo dużo na ławce siedziałem i tam podglądałem trenerów i było tak, że na przykład w tym meczu coś takiego, co jeszcze nie widziałem, to rzeczywiście to jak na przykład Messi dostał piłkę i zagrał prostopadłe jakieś podanie, to z ławki wydawało się tak, że ta piłka już jest przecięta, nie? A ona zawsze takiej rotacji dostawała, że to później aż niewiarygodne, ale też na przykład jest znamienne, jak my dostaliśmy ten mecz, już wiadomo było, że jest to mecz, to tak, trawa musiała być na odpowiednią długość wystrzeżoną. Podlewanie było zupełnie inne niż tak, jak my zawsze preferowaliśmy i ten zupełnie więcej tego podlewania. Więcej, że to boisko było. I to jest to też często, że jak my robimy. Kiedyś na przykład w Krakowie zrobiliśmy tak, że na jeden mecz. A pan zawsze stosował takie sztuczki. Nie podlaliśmy boiska i z większą trawę zrobiliśmy. I to też, ale to u nas jest później to odbierane, że o co chodzi komuś. Nie? Jedynie mnie rozbawił fakt, jak z Legią kiedyś, jak było minus chyba minus 12 i powiedzieli, że ja boisko zamroziłem. W ogóle bym się po panu tego nie spodziewał. Ja jestem wymagający i tutaj jakby w tym reżimie pracy trzeba się odnaleźć, w tym etosie pracy. I tu to... Nie powiem, że nie jest łatwe. No, zależy kto gdzie pracował, też jakie ma kompetencje, tak jak podchodzi do pracy, czym jest dla niego praca, co chce osiągnąć, czy chce się rozwijać. Dużo jest tych aspektów, nie? I każdy jest z nas inny i to, co teraz ludzie mówią, to ja też z wiekiem, ja to rozumiem, nie? Kiedyś tego nie przyjmowałem, tak zero-jedynkowo podchodziłem, nie? Nie robisz tak, odpadasz, nie? I złagodniał tak troszkę trochę. Tak. Złagodniał tak, troszkę. To Michał może to nawet potwierdzić, tak? Bo to, co on zawsze powtarza, to na tej rozmowie rekrutacyjnej jedno miał wątpliwość, że ja jestem za bardzo radykalny, że zero-jedynkowy, tak, koniec, nie tego wyrzucić, tu tamto. Dzisiaj już tak nie jest, nie, bo potrafię zrozumieć człowieka, który jest z drugiej strony, nie, że on właśnie może nie być kompetentny, ja tego nie rozumiałem, nie. Że może mu się nie chcieć, tak? Że on nie chce się rozwijać. Mhm. Ja mówię, jak to możliwe, nie? Mhm. Jesteś w piłce, jesteś... Kurde, to jest super, nie? Ja zawsze o tym marzyłem, tak? Tysiące młodych chłopaków tak, w tym kraju. Jak z drugiej strony możesz nie chcieć? Normalnie, no po prostu, nie chcę. Bo mam inny lifestyle, bo tak mam jest, inny... No. Dzisiaj są zawodnicy, którzy... No, wiadomo, tak? No zarabia, gdzieś tam gra, ale widać, że to nie jest dla niego pasja, już tam... No, no mówiąc brutalnie, że przychodzi, żeby bo jest dobry kontrakt. Pańszczyznę odrobić? No dokładnie, no i tak jest. Ale tutaj dochodzi... I co? I to ja się na to nie obrażam, tylko po prostu no, prawdopodobnie już nie będziemy chcieli gdzieś tam współpracować. Nie? U nas jest albo w jedną stronę idzie, albo w drugą. Nie ma czegoś takiego, że na przykład no, wymaga się szacunku, jeżeli ktoś przez 17 lat pracuje w piłce jako trener. No, nie można teraz nagle powiedzieć, że teraz jest nagle wszystko źle. Tak? Ja sobie przypominam czasy, że nawet dzisiaj, bo to jednak w domu rodzinnym, tak jak tu się akurat z Bytomiem spotykamy, no to jest trochę inaczej i jak sobie przypominam czas, jak ja byłem piłkarzem Górnika, to o 11 na przykład mieliśmy swój trening, o 17.30 miałem z rocznikiem 92 trening, a o 20.30 trenowałem TKKF Chorzów, Halówkę. Także to są lata tej pracy i bardzo trudno jest później się pogodzić z tym, że czasami ludzie, którzy gdzieś tam siedzą 5 lat w piłce czy 6, oni cię oceniają z tej perspektywy, jakby to była wyrocznia, to co oni powiedzą. A dzisiaj jest to zdecydowanie utrudnione, jeżeli chodzi o trenerów. I uważam, że tutaj potwierdzę Waldek, też kiedyś rozmawialiśmy, że młodzi trenerzy będą mieli bardzo duży problem. I to uważam, że to będzie ten problem po prostu medialny. Że dzisiaj jest po prostu już taki hejt i taka nienawiść wokół ludzi, że dzisiaj każda jakakolwiek nawet sytuacja, która ma miejsce, to jest od razu nagonka totalna. Ludzie nie znają. Jeszcze drugim takim aspektem jest anonimowość, no bo
ta anonimowość doprowadza do tego, że dzisiaj ty nie wiesz, z kim ty rozmawiasz. Ty możesz rozmawiać z kolegą, który cię na przykład nie nienawidzi i on sobie będzie pisał, co chce. Ja co do pasji, tak? Ja sobie tak myślałem o tej pasji. Ja gdzieś tam kopałem piłkę na poziomie półzawodowym i no i pamiętam te treningi. Słynny rzeźnik z Kobyłki. Tak, te treningi, na którym trening polegał na 200 skokach, nie? Na przykład. No, a graliśmy sparing. Właśnie mnie zaczęły boleć nogi. A graliśmy sparing, gdzie nie było jednej suchej wysepki, bo całe boisko było zalane na przykład. Nie wyobrażacie to sobie? Nie ma, zraszacze się nie ma suchej. Dzisiaj to jest abstrakcyjne, nie? I nie zabiło to we mnie pasji, ale co robiliśmy? Przyjeżdżaliśmy przed treningiem 30 minut i graliśmy w dziadka. Bo to nam sprawiało satysfakcję, a tego nie było na treningu. No. I kto zawodnikom dzisiaj broni, żeby przyjechać albo zostać i grać nawet 2 albo 4 godziny w siatko nogę i tak dalej? No jaki jest problem? Ja się pytam. Czyli pan ich nie ściąga z treningu, jeżeli ktoś chce zostać? Absolutnie nie, no. Możesz wyjść sobie i grać, jeżeli chcesz, tak? Jeżeli będziesz później gotowy i tak dalej, nie? Jeżeli ja trafiałem do Jagiellonii, którą odbudowaliśmy i tutaj akurat pierwszy raz, w pierwszych latach jak byłem, potem mnie nie było, drugi raz przyszedłem, 2 razy graliśmy tak samo w pucharach. Zdobyliśmy 2., 3., 4. miejsce, tak? Zdobyliśmy puchar, super puchar. I jak ja rozumiem, do Krakowie, jak ja bym przychodził do klubu, który jest regularnie jest u góry i regularnie topowy klub i teraz rzeczywiście probisz to z pierwszą. Ale to pan miał z niego zrobić topowy klub. Ja to tak odbierałem. Ale ja z niego zrobiłem, no jeżeli po 72 latach ktoś to robi... Topowy klub pan zrobił w Krakowie? W Krakowie pod wodzą pana Michała Probierza punktowała dokładnie w tym samym okresie gorzej niż Jagiellonia. Przez cały pana okres... Gorzej tak. Punktował tylko Śląsk Wrocław, z tego co widziałem na tylko, że my graliśmy 2 razy w pucharach, odrobiliśmy minus 5 punktów za korupcję i to też o tym nikt nie mówi, bo każdy... Nawet jak dodamy te 5 punktów. No to byśmy to dodali, to już to się inaczej patrzy. No. To jest na wszystko, jest kwestia patrzenia. Jeżeli, no to dobra. Nie, dobra, to jeżeli inaczej. Teraz powiem inaczej. Jeżeli teraz poszedłby inny trener tam, i to byście mówili, że on robił super wyniki. Jak tam przychodziłem, to tak. Nie było drugiej drużyny, zbudowaliśmy. Raczej nie od razu. Najpierw ją zlikwidowałem, no potem, dokładnie. Bo jak widziałem, jak ona funkcjonuje, potem ją... Czy nie mógł pan zapewnić profesjonalnych warunków do treningu dla drugiego dopiero potem, zespołu. Jak zrobiliśmy boiska... Najpierw na miejscu wszystko odbudowaliśmy. Tam zrobiliśmy wszystko na Wielickiej, bo zrobiliśmy siłownię, dobudowaliśmy drenaż, zrobiliśmy na boisku. Dokoptowaliśmy do każdej grup, że trenerów było po 2. Super, ale to teraz pan potem mówi, że sukcesy jako wiceprezes. Nie, jak mówimy o trenerze. Jeszcze nie byłem. Potem jak w tym czasie, jak ja też byłem, to my się przenosiliśmy do ręcznej, my też budowaliśmy, tam kasa szła bardzo duża na to, żeby to zbudować i nie da się równolegle pewnych rzeczy ciągle prowadzić i to jest normalne. Ja z mojej perspektywy, ja uważam, że wykonałem bardzo dobrą pracę w Krakowi i z niej się bardzo cieszę i to kibiców tak samo, są różnie, zawsze cię będą lubić czy nie lubić, są też szorstkie przyjaźnie, które tam są i one zostaną, którzy ludzie nadają, ale ja uważam, że przez 4,5 roku zrobiłem bardzo dobrą pracę i się tego nie wstydzę. Jak jest model gry trenera Michała Probierza? Czy jest coś takiego, czy trener jest jednak stricte trenerem reaktywnym, bazującym na tym, że chce się, nie wiem, dostosować do przeciwnika, grać w jakiś określony sposób, czy jednak wszystko, ma jakieś pryncypia gry? Wszystko zależy od tego, jaki zespół się przejmuje. No to mówimy w kontekście Krakowi teraz. W kontekstu Krakowi to nam się zarzucano bardzo często dośrodkowania i że dośrodkowie. No to, ale to nie ma znaczenia, ale mówili, że nie mamy stylu. No to już kiedyś rozmawiałem z jednym z dziennikarzy, że no to jak nie mamy stylu, skoro dośrodkowujemy. Ale to my tego no nie kwestionujemy, ale bo styl można oceniać dopasować. Pozytywnie, negatywnie to i tak jest, dalej. Jest jedna sytuacja, która ja na przykład nie lubię i to się może komuś podobać, czy nie podobać. Ja nie lubię dużego rozgrywania od tyłu, tylko lubię po prostu jak najszybciej przedostać się pod bramkę przeciwnika. I to jest nasz kierunek, że zawsze po odzyskaniu piłki staramy się grać do przodu, a nie do tyłu. Nie zawsze to wychodziło i nie zawsze tak to było, ale z perspektywy czasu wielu zawodników się rozwijało i to nie jest też tak do końca, że ta Krakowia była taka bezjajeczna i było, bo jak nawet teraz się śmiałem, bo jak patrzyłem na półfinał Ligi Mistrzów, to chyba 6 bramek padło po dośrodkowaniach. Trochę robimy z piłkarzy takich upośledzonych gości, nie? Bo zobaczcie, no w wielu zawodach każdy musi jakby jakoś coś raportować, no swoją pracę. Do nie? swojego przełożonego. Tak jest. Oprócz nas, bo my w futraku to na WhatsAppie sami. Ale
Ale tak jest, ale tak prawda? Jest, tak. A z piłkarzy robimy upośledzonych, że on nie może zrobić raportu, bo on albo się cieszy, albo jest zmęczony i tak dalej. Też nie musi tego robić po meczu, bo to jest określony czas. 48 godzin? Tak? Ale do odprawy na pewno, tak? Tak, no 36, ale te niektóre tam wiadomo też spływają później. Plus minus pół godziny. Ale ja uważam to za dobre dla każdej strony. Nie? Śledzę tych chłopaków, mam kontakt z tymi chłopakami, także nawet jak się gdzieś tam widzę, to są bardzo serdeczni. To jest przyjemne też, jeżeli chodzi o tych zawodników. Tak samo taki kibic mnie zaskoczył na meczu, jak byłem Polska-Belgia i przyszedł i mi pogratulował. Mówię, może być pan dumny, że w końcówce meczu jest czterech zawodników, których pan prowadził. No i to tak czasami jest takie zarzucanie mi później takich w moją stronę różnych rzeczy, ale jakby tak stworzył ktoś sobie zawodników, jak nie było jeszcze młodzieżowca i tych wszystkich... Karol Świderski, Przemek Frankowski, Jacek Góralski. Jest wielu takich zawodników, których... Na przykład jest wielu zawodników, których człowiek chce wyciągnąć nawet, ale ten najważniejszy krok oni muszą później zrobić, ci piłkarze już. To jest tak, jak na boisku są sytuacje, które ja na przykład jak komuś daję rękę i umie, jest na przykład słowo, no to słowo jest ważniejsze od pieniędzy, to jest rzecz święta. No nie jest, nie da się być trenerem takim, żeby wszyscy go lubili. To jest ten, ale do rozwijania to jest wielu zawodników, na przykład cieszę się z Przemka Frankowskiego bardzo, bo to jest taki chłopak, którego wiem, jak ciężko było bronić w Białymstoku i dzisiaj na przykład chodzę w Białymstoku, to tam czy czasami gdzieś tam na siłowni ktoś mnie zaczepi i mówi, kurde, panie trenerze, pan to był tak uparty i jednak miał pan rację. I to jest wiele takich momentów, w których trener u tych zawodników coś widzi i to jest tak samo z Jackiem Góralskim, że zawsze wszyscy mówili, że Jacek, ale Jacka nikt nie wziął z tego Płocka, tylko my go wzięliśmy i to był też taki moment, że my mieliśmy... Bo on chciał odejść i ten, go nie puściłem. I w tym momencie było takie, że on musiał po prostu zrozumieć to, że musi pewne rzeczy zmienić. Właśnie jakie rzeczy musi zmienić w grze? No on miał bardzo dużo, bo on mimo miał bardzo dużo odbiorów, ale pierwsze podanie zawsze miał do przeciwnika i to zmienił. To jest bardzo często i to Jacek miał to dużo tego, ale Jacek... On się w Ludogorcu chyba rozwinął też pod tym względem jeszcze później z Brazylijczykami. Później go widziałem na tym meczu w Ludogorcu też w Turcji kiedyś, no to mówię, że kurde, to aż przyjemność patrzeć, jak się rozwinął. Ale chyba największą czutkę, gdzie pan po prostu pokazał bardzo dobre oko do zawodników, miał pan w przypadku Karola Świderskiego, biorąc go z SMS-u Łódź po tak naprawdę jednej takiej pokazowej jednostce treningowej i później Karol zaczął odpalać też w reprezentacjach młodzieżowych i to zaczęło się wszystko nakręcać. To był talent, to widać było, jak na treningu kiedyś mówię, kurde, że taki chłopak, ale dzisiaj już byłoby to nierealne, bo dzisiaj już ten scouting jest jednak mimo wszystko tak już rozwinięty, że to no, my za niego zapłaciliśmy 200 tysięcy złotych, no to dzisiaj to jest nierealne, żeby za takiego chłopaka, bo już by dawno nie było go w SMS-ie.